Cześć, jestem Kalio, to No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Rulon o średnicy 8 cm należy obwiązać wstążką. Jak długa powinna być wstążka, jeśli na węzeł i kokardę potrzeba 20 cm? No to mamy rulon. I mamy go tutaj obwiązać... Kokardą. Czyli potrzebujemy tego i jeszcze oczywiście wstążka plus węzeł na tą kokardkę, którą będziemy mieć. Czyli obwód tego rulona plus kokarda. No to lecimy. Mamy średnicę wynoszącą 8 cm, czyli będziemy sobie to wyliczać dla L. DPI. I będziemy sobie tutaj korzystać z rozwinięcia dziesiętnego 3,14. No to L to, d to jest 8 cm Razy 3,14 to będzie 25, 12 cm. To jest oczywiście tylko ta część. I do tej części Musimy dodać 20 cm. To jest ta kokarda i węzełek. Czyli łącznie 45,12 cm. Czyli można tutaj zapisać, że to jest około 45 cm. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. I no i już.